Nie żałuję w ogóle, że się tutaj urodziłem w Polsce. Przykro mi jest tylko, że po prostu ludzie nie doceniają siebie nawzajem i wiele talentów, wiele wspaniałych umysłów musi stąd wyjechać, żeby móc osiągnąć sukces. Że piętnują porażki, a nie wspierają sukcesy. Dokładnie, dokładnie tak. Że zawsze gdzieś tam po prostu widać, że Polska brakuje jej cały czas budżetu, chociaż mam świadomość tego, że jeśli by się bardzo chciało, to by się ten budżet znalazł. I to o to chodzi, że my w Polsce nigdy nie stworzymy jakiejś super mega zajebistej trasy koncertowej, bo nie ma budżetu. No jakby to chodzi cały czas gdzieś ta, ten taki komunistyczny mental, że jednak jesteśmy tak biednym krajem i na nic sobie nie możemy pozwolić, jest dość mocno niestety taki wryty gdzieś tam pod skórę tych ludzi, którzy żyli wtedy, a teraz świat się trochę zmienił i ludzie młodzi próbują to wyprzeć, ale nie są w stanie tego wyprzeć z racji tego, że no... No dobra, ale ktoś może teraz powiedzieć, no Michał powiedział właśnie w wywiadzie to, co powiedział, ale przecież pojechał na Eurowizję i zajął w konkursie publiczności trzecie miejsce, bo wyszedł ze strefy komfortu, może bardziej fantazja i pomysł, a nie pieniądze. No bo tam nie było pieniędzy tak naprawdę na Eurowizji. Ale zająłeś trzecie miejsce, czyli się dało. No dało się, no bo, ale ja nie wiem, od czego to zależy. Ludzie na mnie zagłosowali i nie mo... I absolutnie, energii, i absolutnie nie mogę powiedzieć, że zagłosowała na mnie tylko i wyłącznie Polonia. Bo gdyby tak było, gdyby Polonia miała tak ogromną siłę, to nie... To zdarzałoby się to częściej. Zdarzałoby się to częściej, więc no... Ja, kiedy usłyszałem ten wynik, kiedy wśród publiczności zająłem to trzecie miejsce, to czułem się zaszczycony tak naprawdę, bo myślę, że to był chyba taki pierwszy w historii wynik. Tak mi się wydaje, bo wcześniej Eurowizja polegała na tym, że oceniali jurorzy tylko, a dopiero później wszedł system televotingu. I nie ukrywam, mam grono, dość duże grono fanów za granicą i to jest fajne, że oni przyjeżdżają, przylatują, bukują sobie koncerty tutaj w Polsce, czy też na każdy koncert za granicą się, na każdym koncercie się zjawiają, że tworzą fankluby, że mam od nich ogromne wsparcie. I że w jakiś sposób, mimo tego, że na przykład ja nie funkcjonuję w ogóle w radio, to piętno fanów, które posiadam i to ich ogromne zaangażowanie, jakie wkładają jakby w moją osobę, pokazuje, że bez tego też można funkcjonować, że bez tego mogę grać mnóstwo koncertów, że bez tego da się mieć publikacje w gazetach i że ludzie tego w jakiś sposób chcą, że widocznie nie jestem aż tak złym człowiekiem, że... No nie, ja potwierdzam, że nie jesteś złym człowiekiem, jesteś bardzo dobrym człowiekiem wyczulonym na przyrodę. Powiedziałeś sam o fanach. Chodzi taka obiegowa opinia, że jak słyszą, że gdzieś startuje Michał Szpak od jakiegoś czasu, to nie chcą brać udziału, bo mówią, że ty masz tak zagorzałe grono fanów, że oni i tak wszystko zajadą, i tak wygrasz i tak dalej. Słyszałeś o tym? No słyszałem, ale jakby myślę, że to nie jest powód do wstydu, tylko do dumy. Ale skoro cię tak bardzo wspierają, to też się zawsze zastanawiam, że jest druga strona medalu. Czy są sytuacje, w których na przykład ci to przeszkadza, albo są sytuacje, w których wiesz, jest co, tego nie, za dużo? Nie, myślę, że to nie, w żaden sposób nie może przeszkadzać. Nie może. Nie może przeszkadzać, nie, dlatego że... Szanujecie siebie nawzajem? Absolutnie, absolutnie. Granice? Ja zawsze po każdym koncercie staram się do tych ludzi schodzić, spędzać z nimi czas, jeśli jakaś krótka rozmowa zawsze. Bez fanów artysta może nie istnieć po prostu. Artysta musi dbać o swoich fanów. Ja staram się to robić jak najlepiej tylko potrafię. Nie zawsze mam możliwość wychodzenia po koncertach, bo nie zawsze mam na to siłę, bo jakby no, to nie jest tak, że mam jeden koncert w miesiącu, tylko mam tych koncertów mnóstwo. I staram się robić dla tych ludzi naprawdę tyle, ile mogę.